Przepraszam słuchaczy Radia Niepoprawnego, ponieważ musieli poczekać na to spotkanie, bo mieliśmy małe kłopoty. Witam naszych gości. Krzysztof Dyl, Józef Wieczorek, no, Józef jest tu prawie co tydzień, a dzisiaj jest naszym gościem. Spotkanie poprowadzi Grzesiek Surdy. Dzień dobry. Ja mam dwa komunikaty, nim oddam głos Józefowi, a mianowicie w zeszłym roku zbieraliśmy, teraz się odbywa 17. akcja Polacy Rodakom. W zeszłym roku o tym mówiliśmy. Wiem, że coś tam Państwo nam przekazali. Chodzi o pomoc Polakom na wschodzie. Zbieramy... Ja cały czas słyszę wale, nie wiem o co chodzi. Zbieramy żywność długotrwałą, tam cukier, konserwy, ryż, mleko. Państwo wiedzą, co to jest żywność długotrwała. Książki, podręczniki szkolne dla dzieci, dla dorosłych też. Jakieś małe pluszaki i pomoce szkolne, zeszyty, długopisy. Ten plakat zresztą zaraz powiesimy, ale bardzo bym apelował do Państwa o ewentualną pomoc. Także pani Małgorzata Janiec sprzedaje ostatnie numery Orła Białego oraz inne zeszyty historyczne Winu. Także zapraszam, one nie kosztują dużo w związku z tym. A warto naprawdę kupić, bo są bardzo dobre numery, a przy okazji wspomagają Państwo Stowarzyszenie Win. Józefie, oddaję Ci głos. Zaczniemy od filmu, żeby pewien klimat wprowadzić. Nie wszyscy znają w szczegółach wydarzenia. To jest taki króciutki, specjalnie ad hoc przygotowany właśnie film na to spotkanie. Materiału było bardzo dużo, bo to jest paręnaście godzin chyba jest nakręconych, a film ma tylko kilkanaście minut, bo trudno byłoby tu więcej pokazać. No, trzeba zaznaczyć, że ten materiał jest niekompletny, bo właściwie nie ma dokumentacji tych wydarzeń najważniejszych, które doprowadziły do uwięzienia Zygmunta Miernika. No i także innych wydarzeń, które działy się w Warszawie, czy też na Śląsku, w którym Zygmunt brał udział. Ale tu jest więcej odnośnie wydarzeń dotyczących pomnika w Nowym Sączu i późniejszych procesów, ale także są pewne kadry z Krakowa, z Nowego Sącza, no i z Warszawy, z miasteczka namiotowego w obronie Zygmunta. Tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę na taki jeden krótki kadr, który będzie, trochę wzmocniony zresztą zdjęciem. Kadr, jak Zygmunt jest przyprowadzony do sądu, skuty w kajdanach, zarówno na rękach, jak i na nogach. I trzeba powiedzieć, że właściwie tym jednym zdjąłem kajdany Miernikowi z nóg. Bo właściwie rozpowszechnienie tego zdjęcia, również przekazanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta czy do wojewody spowodowało, że na następnych tych rozprawach Miernik już nie był skuty, powiedzmy przynajmniej na nogach. Także to jest, możemy zrobić czasem parę tysiące zdjęć i one nie odgrywają większej roli, jakkolwiek dokumentują pewne wydarzenia, a czasem są takie zdjęcia, które rzeczywiście tą siłę, pokazują siłę rażenia, powiedzmy, obrazu. I tu akurat udało się takie zdjęcie zrobić, na to zwracam też uwagę. I może zaczniemy oglądać film, a później będzie podstawa do dalszych dyskusji. 10 miesięcy jestem skazany za to, za happening, który doprowadził skazanie Kiszczaka, który on był skazany na 1,5 roku w zawieszeniu i go sądzono przez tam 20 parę lat. Dzięki naszemu happeningowi udowodniliśmy, że Kiszczak jest zdrowy, może odpowiadać przed sądami, a sądy w sposób celowy mataczą. No przecież to nie jest nic innego jak pozostałości stalinowskich popłuczyń w tych sądach, które chronią wszystkich zbrodniarzy stanu wojennego, no i oczywiście za całą korupcję. Trzymaj rękę, żeby mogli filmować. Tak jest, no jeszcze, tak jest. Żegnamy cię, a może tego domofona trzeba nacisnąć? Naciśnij domofon też, tak. Nie przyjmują! W tej bramie. A w twojej pędzu próbować. Tu. Proszę Państwa, jest kilka bram, także znając życie będą nas odsyłać. Wy straciliście. Czapkę nie daję. Cześć Zygmunt. Zygmunt! Sterować musimy. Sądu Najwyższego. Mam tu piękną galerię pierwszych prezesów sądu. O, i po kolei pan Adam Słomka nam objaśni. Mamy tu, proszę Państwa, zupełnie typową manipulację i takie kłamstwo, jakie jest sączone w Polsce od okrągłego stołu. Na przykład mówi się, że jest 70 lat policji, a to jest nieprawda, bo mieliśmy oczywiście 50 lat milicji, która była żywym zaprzeczeniem policji. I tutaj tak samo. Mamy pomieszanie dobrego ze złem polskich sądów z aparatem represji i zbrodni. I mamy tak, 4 prezesów. W I Rzeczpospolitej powołano Sąd Najwyższy i to są piękne 4 postacie patriotów, którzy zresztą za swoją postawę byli represjonowani i przez hitlerowców, i przez Sowietów. Później pomieszanie z poplątaniem, bo mamy 6 zbrodniarzy komunistycznych, prezesów atrapy, tak zwanego Sądu Najwyższego. Tu mamy na przykład sędziego, który orzekał, Wasylkowski orzekał w sekcji tajnej Sądu Najwyższego, która wydawała zaoczne wyroki śmierci na żołnierzy Armii Krajowej. Wszyscy oni byli dyspozycyjnymi funkcjonariuszami, na przykład Łopatka zajmował się też zwalczaniem Kościoła katolickiego. To jest wszystko grupa przestępcza ludzi, którzy powinni siedzieć w więzieniu, jeżeli jeszcze żyją, większość nie żyje. bandyckim napadem funkcjonariuszy policji na legalny, pokojowy wiec działaczy opozycji demokratycznej. Większość z tu obecnych to są więźniowie polityczni PRL, których napadali pachołki Moskwy przebrani w mundury milicyjne, którzy teraz kierują tą policją. Wielu z nich, tych zbrodniarzy z policji, dalej funkcjonuje na kierowniczych szczeblach. Jesteśmy oburzeni, że dostaliście rozkaz. Nie wiemy od kogo, ale to się dowiemy w procesie sądowym, kto wydał rozkaz wam interwencji przeciwko patriotom, którzy domagali się wykonania prawa, czyli likwidacji pomnika zbrodniczej armii sowieckiej, która wymordowała w Polsce setki tysięcy patriotów, wywiozła ponad 1 milion ludzi na Syberię, zamordowała tysiące ludzi pod Lwowem w 20 roku, w 1939 wspólnie z Hitlerem napadła na Polskę, wymordowała kilka tysięcy polskich policjantów, którzy leżą w Charkowie, Miednowie, i oskarżyciela, i policjanta. Wnoszę wniosek o przyrzeczenie. Czy pan wiedział, czego dotyczyła była ta sprawa w sądzie? Z czego wynikała? Czy to było jakieś chuligańskie pijaństwo, czy jakiś wypadek, czy jakieś gwałt, morderstwo? Że były takie obawy, że może być na zakłócony porządek publiczny. Czy pan orientowałeś się, czego ta sprawa dotyczyła? Wysoki Sądzie, konkretnie czego ta sprawa dotyczyła? Nie wiem, kogo dotyczyła. Ale widzieliście, czym się różnią obecni tu policjanci z tymi, którzy zeznawali? Ci wszystkie te egzaminy sprawnościowe zdają, a tamci mieli... Przerwy na zjedzenie śniadania, bo przez ten czas ani nie wziąłem, nie miałem możliwości w czasie konwoju zdjęć. Zanim będzie rozprawa, rozpocznie się rozprawa, żeby ta przeprawa nie włączona w rozprawę. I wreszcie przystąpienie. Gdyż mija dotychczas śniadania. Mijałem śniadania, muszę zaliczyć leki insulinę. A koniecznie niż aby zaczął insulinę. To jest ponad 2,5 godziny po czasie. Niech pan ma na cukrzycę, tak? Czy na którą wiemy, tak? Tak. Proszę państwa, 20 minut przerwy. Tutaj zjemy śniadanie. Albo tutaj zjem śniadanie. Serwetkę. Nie było hamstwa w jedzeniu. Dwudziestu niech jeszcze pilotuje. Same pieniądze, z tych pieniądze. To jest, wystarczy. Proszę państwa, proszę poczekać. Nie będą nas macać. Patriotów się boją, a co my możemy tylko ustami swoimi zaszkodzić? A, niech mnie nie przeszukuje, dobra. Traktowanie nas jak bandytów. Skandal, po prostu skandal. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to było sfingowane zatrzymanie. Policja kryła przestępcę z Kozek, która była sędzina, która stosowała niezgodnie z prawem postępowania i procedury. Biegli się prawo oburzyć, bo na każde zło, jeżeli będziemy je akceptować czy przewidzieć, będziemy w tym źle brać udział. Będziemy winni tego zła. Zaczynamy od sądu, a więc doszli do wniosku, że zastraszą nas policją. Czystym pretekstem, a fałszywe doniesienie o przestępstwie jest karalne. I Wysoki Sąd wie o tym dokładnie. Tu nie trzeba prawa znać. To, co sfingowano w sądzie, to jest normalna, ordynarna prowokacja esbecka. Tak jak za komuny. Nie ma tych czasów, nie będzie grubej kreski. Widzimy, co się dzieje w ostatnich dniach w Polsce. Jak dzięki naszej pracy niezłomnej dobraliśmy się do rozliczania przestępstw. W Warszawie nie idziemy dalej, bo już w tej chwili, chociaż ja siedzę, to i tak idą wnioski o powołanie tych wszystkich nadrzędnych organizacji w Krakowie, w każdym mieście wojewódzkim. Wysoki Sądzie, apelowaliśmy o wałę przysięgłą. Dzisiaj PO krzyczy: Rady Miejskie, ratunku! Trybunał Narodowy. Tak, tutaj obok Wysokiego Sądu powinni siedzieć ławnicy. Ludzie wybrali nie ławnicy dyżurni. Tak jak w Stanach. Nie, żeby sędzia musiał wydajać ze świadków, bo oskarżyciel nie odzywał się. Z nagrań przedstawimy na tyle godzin procesu, ile miał wypowiedzi. Sprzeciw. I nic więcej. Jaki sprzeciw? Komu sprzeciw? Wprawdzie nie, Wysoki Sądzie. Sąd musi tu zdecydować. Pan jak osoba, po której stronie jest. I od Pana zależy. Jeżeli dochodzi sąd do wniosku, że jesteśmy niewinni, jest to pomówienie, skierować sprawę do prokuratury z urzędu wszczęcia. Wszczęcie dochodzenia przeciwko tym, co nam dali ten akt oskarżenia. Za fałszywe oskarżenie. A dzisiaj wnioskuję, żeby sąd wydał postanowienie nakazu zatrzymania i doprowadzenia. Trudno, bo ja też jak nie odbierałem listów, to miałem wyroki zaoczne, o których się później dowiedziałem. I to były jeszcze wysyłane na inny adres, gdzie ja mieszkam. Proszę Państwa, koniec. Wysoki Sądzie, w Polsce, żebyśmy mogli ruszyć do przodu, a mamy naprawdę okazję ruszyć. To musi być uczciwy wymiar sprawiedliwości. A jaki jest? To sami wie. Po stronie oskarżenia. Za prefabrykowanie tego. I proszę to uwzględnić w wyroku. Dziękuję. No, oczywiście, człowieku. Wy go kochacie za to, co robi dla naszego systemu. Wy go kochacie za nasze pieniądze psychoochrony? Wysoki Sądzie, proszę, chwileczkę. Poznam się do sądu, nie do Pana. To mi Pan tutaj zastawia drogę. Mogę podejść? Proszę. No. Chciałbym poprosić, żeby policja nie utrudniała nam po ogłoszeniu wyroku, bo jak nie wiem, robić pamiątkowego zdjęcia tutaj. Ale jak zdjęcia pamiątkowego? Pamiątkowe zdjęcie z kolegami, z oskarżonymi, jedno do akt, o tym co walczono. Wie sąd, że mamy listę. No co za problem zrobić? Ale już po. No po! Bo żeby policja nie utrudniała. W Rzeczypospolitej Polskiej sądy dały wyrok na Śródmieścia, w Krakowie, w drugim Wydział Karny, w Sekcji Spraw Wykroczeniach, w składzie obecnym, w rozpoznaniu sprawy Zygmunta Miernika, Adama Słom, Krzysztofa Zdyla, Mariana Stacha, Stanisława Tatary, Wiesława Wrony oraz Andrzeja Kulisa, obwinionych o czyny zawrócania każdemu z nim z osobna we wnioskach o ukaranie. Orzek 1. Na zasadzie artykuł 5 paragraf 1 punkt 1 KPW w związku z artykułem 62 paragraf 3 KPW i artykułem 118 paragraf 2 KPW obwinionego Zygmunta Miernika. Nie zdarzyła mi się sprawa z kodeksu wykroczeń z artykułu 51 paragraf 1 KW, ażeby w tego rodzaju sprawie nie był ustalony pokrzywdzony. Odwołuje się tym samym do szeregu argumentów, które już tutaj podnosili panowie Ognini, w szczególności pan Krzysztof Zdyl, a także pan Zygmunt Mierik. Otóż przenosząc te krótkie rozważania, bo to nie jest czas na jakieś refleksje na grunt niższej sprawy, należy stwierdzić, że nie ma dowodów na to, ażeby obwinieni w którymkolwiek momencie, czy to około 13:30 w budynku sądu, czy o 14:30 już tam na Alei Wolności, mieli komukolwiek zakłócić spokój albo porządek publiczny. I puszczą to na zakład. Ma otworzyć, czy nie ma bomby, bomby nie ma, co? Jak to jest? To jest napisem, nie, tam to jest napisem. To napis nie ma znaczenia. No, cześć. Pozdrowienia do więzienia. No, tak, tak, dalej. No, tak. To słuchajcie, na tym się obyło. Uwaga, w szczególności dla słuchaczy niepoprawnego radia, którzy nie mogli obejrzeć tego filmu. On już jest dostępny w internecie, na moim kanale. Wystarczy wpisać Józef Wieczorek, YouTube i na pewno ten kanał będzie można odszukać i ten film i obejrzeć go w całości. Mamy przyjemność dzisiaj gościć Krzysia Bzdyla, człowieka, który znajdował się w podobnej sytuacji w okresie tak zwanego Karnawału Solidarności, w 1980-1981 roku, więziony, gdy z jednej strony radośnie rozwijała się Solidarność, z drugiej strony kilkanaście osób było dalej trzymanych, wśród nich był m.in. Krzysiek Bzdyl, więc myślę, że podobna sytuacja. I ciekawy jestem, Krzysztofie, najpierw pytanie do ciebie. Jak odbierasz, czy pewnego rodzaju déjà vu? Z jednej strony mamy już rok dzisiaj hucznie obchodzony dobrej zmiany i siedzą ludzie, którzy właściwie powinni być honorowani, są bohaterami i minionych lat, jak i okresu minionych kilku lat. Powiedz, jakie jest twoje wrażenie? Dla mnie to nie jest déjà vu, bo wtedy nie było dobrej zmiany. Był Jaruzelski przy władzy, czy tam jakiś inny na początku, pierwszy sekretarz chyba Kania. A tutaj mamy do czynienia z dobrą zmianą, także to po prostu nie wygląda zbyt dobrze. Co do tego filmu, który widzieliśmy, to chcę powiedzieć, że tam występuje taka pani sędzia, która opróżniła salę sądową, to znaczy wezwała, mamy spis co najmniej 20 policjantów, którą nam przekazał komendant posterunku policji w sądzie. Więc wezwała 20 policjantów, którzy nas po prostu wyrzucili z sali zupełnie bez powodu. No to mógł być tylko jeden powód, że skandowaliśmy Zygmunt Miernik, ale rozprawa jeszcze nie była rozpoczęta, bo on wchodził na salę sądową, więc wykorzystała to jako pretekst, żeby opróżnić salę sądową i nazwisko tej pani to jest sędzia Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca i to jest doktor prawa, która ma również prowadzić zajęcia ze studentami na UJ-cie przy ulicy Krupniczej, chyba w Kolegium Maximum, bo to jest Krupnicza, widziałem adres 34, więc można się tam do niej wybrać i powiedzieć studentów, z kim mają do czynienia, bo ona opróżnia salę już nie jeden raz, także prowadzi proces przeciwko temu, który trzymał krzesło, czyli Markowi Majchrowi i też tam miałem okazję też być niewpuszczony, bo policja interweniowała, ale to jest taka dygresja co do poziomu sędziów i to jest stosunkowo młoda osoba, także nie sądzę, żeby sędziowała za czasów komuny, ale perfekcyjnie wchodzi w buty tych skomunizowanych sędziów i jest takim właśnie skomunizowanym sędzią. Natomiast chcę powiedzieć, wrócić do tematu, czyli do Zygmunta Miernika, bo jest to bardzo ważna sprawa. To pokazuje, jego sprawa pokazuje, jak działa system sprawiedliwości czy system niesprawiedliwości, kiedy sędziowie skazują go w ramach zemsty, bo ja przypomnę, było kilka podobnych spraw, to znaczy nie wszystkie kończyły się sprawami, gdzie rzucono tortem, więc ktoś tam rzucił tortem w latach 90. w Adama Słomkę. Oczywiście stwierdzono, że jak rzucił i został trafiony, to przecież się nic nie stało, bo uderzył tylko posła. Potem była sprawa, że taki działacz homoloby rzucił wtedy w prezydenta Warszawy profesora Lecha Kaczyńskiego. Podszedł do niego na bliską odległość, czyli to nie był rzut, a go trzasnął po prostu tym tortem, bo przyłożył mu z ręki ten tort. I prokuratura umorzyła sprawę, bo nie widziała żadnej szkodliwości społecznej tego czynu. Więc parafrazując George'a Orwella, można by powiedzieć, że jak wiemy, wszystkie władze, czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są sobie równe, ale tu mamy z równiejszą władzą, bo władza sądownicza okazuje się równiejsza i jak się władzy sądowniczej coś stanie, to jest wielkie larum i idzie się siedzieć. No jak innym władzom, przedstawicielom prezydent, poseł, to tych można tortem rzucić. Zanim jeszcze przejdę do paru słów o Mierniku, chcę powiedzieć, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Na Ujocie 8 listopada, czyli no, chyba tydzień temu dokładnie, były wręczane Krzyże Wolności i Solidarności działaczom z tamtych lat. Było ich stosunkowo dużo, tylko kilka było pośmiertnie wręczanych, 90 chyba 3 osobom i przyszedłem tam z apelem, dużym szereg osób pomagało nam, to było bardzo ważne, bo zebraliśmy wśród tych odznaczonych i ich rodzin, bo czasami członkowie rodzin też się chcieli wpisać i nie chcieliśmy im odmawiać, wpisało się 113 osób. To był apel do prezydenta, ponieważ jest on bardzo krótki, to są 3 akapity, to je po prostu zacytuję jako przykład postawy tych, którzy otrzymywali te Krzyże Wolności i Solidarności. Co prawda spotkałem się z jedną odmową, bo powiedział, że jak można było sędziego uderzyć takim czy rzucić tortem. Powiedziałem, że przecież jak się uderza łajdaka, no to należy się tylko cieszyć, nie przyłożono mu czymś, prawda, czymś twardszym. I ten tekst chciałem tak na szybko powiedzieć. My, działacze opozycji niepodległościowej, zebrani na Uniwersytecie Jagiellońskim na uroczystości wręczania Krzyży Wolności i Solidarności, zwracamy się z prośbą o zastosowanie prawa łaski zgodnie z artykułem 139 Konstytucji w stosunku do Zygmunta Miernika, weterana walk o niepodległą Polskę, więzionego od 2 sierpnia, bo to już jest chyba 106 dni, o ile dobrze zapamiętałem, jak to podliczyłem. Sąd skazał go na karę 10 miesięcy więzienia za protest przeciwko stałemu i konsekwentnemu ochranianiu zbrodniarzy komunistycznych przez sądy. I tu powiem, że chcę tu dodać, tego nie ma w liście, że to było już 24 lata po tak zwanym upadku komunizmu, bo ktoś może powiedzieć sobie tak, no Miernik przyszedł i nic tego nizowego przyłożył Bogu ducha winnej pani, która była sędzią i rzucił tam, bo ona wychodząc, zanim wyszła za stołu sędziowskiego, zdjęła togę, rzuciła łańcuch i tak wychodziła i przy drzwiach ją po prostu trafił. A więc tu w tym liście właśnie pisze, że przez kilkadziesiąt lat pisano bezskuteczne apele i listy. Ja popełniłem kilkadziesiąt takich listów do różnego rodzaju władz państwowych o to, aby w końcu ci zbrodniarze odpowiedzieli przed sądami i do sądów. Do Sądu Najwyższego było napisane, żeby zaczęli prowadzić rozprawy i karać ich. I poprzedziło to też protesty na salach sądowych, to znaczy zarówno Miernik, jak i Słomka i kilkanaście osób z nim związanych. Tu z Krakowa jeździł tam między innymi Janusz Fatyga, taki pan lat 73, ale bardzo taki twardy i uważający, prawnik zresztą z wykształcenia, który uważa, że ci ludzie, ci, którzy odpowiadają, bo to było 45 lat okupacji, że oni muszą stanąć przed sądami i odpowiedzieć. I po tych werbalnych protestach na salach sądowych przez Słomkę, prawda, Miernika, no w końcu Zygmunt Miernik stwierdził, że po prostu koniec z tym, bo ci sędziowie nie reagują, no śmieją się, usuwają, używają policji i ten tort wylądował na głowie i no to zostało zauważone. I ja mogę powiedzieć, że ten czyn dla mnie to był czyn konieczny, chwalebny i odważny. Ja mogę powiedzieć, że ja tak uważam, że nam wszystkim zabrakło odwagi i że tamten Miernik nie powinien być sam z kilkunastoma ludźmi, tylko my wszyscy, którzy przeszliśmy przez więzienia, prawda, którzy żyjemy i w miarę cieszymy się dobrym zdrowiem, powinniśmy na tych. No ale nie byliśmy, no moja wina również, on rzucił, no i sąd wydał ten wyrok, który jest aktem zemsty, bo mówił, że coś tam autorytet, szacunek dla sędziów. Jaki szacunek dla sędziów, którzy, to nie było, tam nie ma żadnego szacunku. I kończę już o tym liście. W naszym odczuciu Zygmunt Miernik zasługuje w najwyższym stopniu na zastosowanie prawa łaski. Jest on w pewnym sensie ostatnim więźniem PRL-u. I nikt z nas nie chce trwania tej komunistycznej spuścizny. Mamy nadzieję, że pan prezydent podziela nasze oceny. Wkrótce będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. No i już była. I nasz kolega Zygmunt Miernik nie powinien spędzać jej za kratami. No niestety, gdyby wyszedł, to byśmy wiedzieli, bo zanim przejdę do Zygmunta Miernika, bo tu ma dosyć ciekawy życiorys, to powiem, że przy okazji wręczania, jak mojemu koledze wręczano Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia, byłem w kancelarii prezydenta, to był chyba wrzesień, nie pamiętam kiedy, którego może w połowie września, i rozmawiałem i z panią Sadurską, z kierownikiem kancelarii, bo pisma Związku Konfederatów Polski Niepodległej o udzielenie, o ułaskawienie go po prostu. I zaraz powiem to dlaczego. O to ułaskawienie, to pani Sadurska powiedziała, no prezydent nie może, bo to, bo tamto, a pytałem się, no w końcu niech mi pani powie, czy doszło to do prezydenta, prezydent wie, to nawet na to pytanie to pani Sadurska nie powiedziała, natomiast z panią Fedyszak-Radziejowską miałem taką rozmowę, no mówię, pani chyba to rozumie, że człowiek, który jest niewinny, bo upomniał się o sprawiedliwość w sądzie, upomniał się tak, jak 20 parę lat czekaliśmy i niczego się nie doczekaliśmy, więc ten tort to była chyba taka najdelikatniejsza forma nacisku na sędziów, bo oni powinni wylecieć za to spośród sędziów, składu sędziów, za to, że tych spraw nie prowadzili. To ona mi powiedziała tak, że pod Sądem Najwyższym już wtedy było miasteczko namiotowe. I ona mówi, a ci pod sądem to nie chcą przecież uwolnienia, zastosowania tego aktu łaski, bo by wtedy nie mieli powodu, żeby stać. No i ja jej wtedy tak odpowiedziałem, bo też do mnie dotarło, przysłano do mnie e-maile, że tam są agentura, prawda, Putina i im też na rękę jest, żeby przeciw sądowi tam było to miasteczko. I ja jej to powiedziałem, a ja proszę pani, tak jej powiedziałem, słyszałem, że tam agenci Putina zorganizowali. I ona mi wtedy odpowiedziała bardzo ciekawie. Pan mnie obraził, ja nie będę z panem więcej rozmawiać. No ale to był mniej więcej ten poziom jej rozmowy, bo tak to bym nie wyszedł. Oni nie chcą, a ja mówię, to agenci Putina, bo tak słyszałem. No więc tak to wyglądało, nic nie uzyskałem z różnych powodów. Pan prezydent nie chce, nie wiem jak z jego sumieniem. Ktoś by mógł powiedzieć, no po co się staracie, no łaska to jest poniżające i po co łaskę brać od prezydenta. No ja powiem tak, Zygmunt Miernik czy jego rodzina nie ma powodu, żeby starać się o akt łaski, bo to rzeczywiście on jest niewinny, to dlaczego niewinnego? Natomiast my, którzy nie potrafiliśmy go obronić, nie potrafiliśmy rozbić tego więzienia, no mamy to, jest jedyne wyjście, bo akt łaski nie tylko znaczy, że ktoś jest winny i go ułaskawia, tylko według mnie akt łaski często oznacza, że ktoś siedzi niewinnie i że już ten wymiar sprawiedliwości, te sądy nie są zdolne do naprawienia tej szkody i tej krzywdy. To pozostaje, żeby prezydent powinien dostrzec, że ten człowiek nie zasługuje. Weteran, walk o niepodległą, chory, będący kilkakrotnie internowany, prześladowany w czasach komuny, że należy uniewinnić, ułaskawić tego człowieka, bo on nie powinien siedzieć, bo on jest niewinnie skazany. To jest moje takie zdanie, stało się jednak inaczej. To postępowanie sądowe, w którym go skazano, to na początku, tu trochę takiej z praktyki sądowej znam, bo występuję jako ten oskarżany i obwiniany w różnych sprawach, że na początku można kogoś skazać w postępowaniu nakazowym. To się go nie informuje nawet, że jest sprawa przeciwko temu człowiekowi, tak jak przeciwko mnie było postępowanie nakazowe. Nagle dostaję wyrok do domu, nic nie wiedziałem o tym, więc tak skazano Miernika za ten rzut. Na początku skazano go w postępowaniu nakazowym na jakieś prace społeczne. No i on, biedak, się odwołał od tego. Jak się odwołał, to mu przyłożono w sądzie rejonowym 2 miesiące. No i on się znowu odwołał, bo czuł się niewinny, no po prostu tak jak ja powiedziałem, czyn chwalebny. No i jak się odwołał znowu od tego sądu rejonowego, tym razem nie jako nakazowe, tylko takie, gdzie go powiadomiono, to przyłożono mu 10 miesięcy, no i to było już to, już nie było do kogo się odwoływać. I tak to załatwiono wszystko. A propos jego traktowania w więzieniu, to budzi to duże zastrzeżenia, bo jest ze Śląska, to więzienie Wojkowice jest koło Będzina. To jest wszystko Śląsk, zaraz tam mieszka jego rodzina w Bytomiu. To jak rodzina miała przyjechać do niego, to go wywieziono do Uherc, 300 kilometrów od jego rodziny, przedtem był 30 kilometrów. No to tak jak myśmy siedzieli w więzieniach, to nas przerzucano do różnych więzień dosyć daleko i rodzinom nic nie mówiono. I przyjeżdżały na widzenie do nas, no i oczywiście powiedziano, ha, 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 śmiano się, już nie są tutaj, są w innym więzieniu, więc tak z Miernikiem postąpiono, a potem go z powrotem, ja dzwoniłem zresztą w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości i rozmawiałem i go bardzo szybko, no dosłownie na parę dni go tam zawieziono, ale rodzina musiała cały dzień się telepać tam w obie strony, więc ja robiłem z mojej strony, ze strony tych ludzi, którzy go znaliśmy, sporo, to znaczy no co, mogliśmy pisać tylko te skargi, więc byłem w Centralnym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie, byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości na rozmowach, gdzie nas wpuszczono, była manifestacja, to wszystko było już jeszcze 25 sierpnia i tam obiecano bardzo dużo, bo spotkałem się z dyrektorem gabinetu politycznego, chyba się nazywa WOŚ, odpisano na piśmie, zresztą Centralny Inspektorat i Katowicki Inspektorat Służby Więziennej, bo tam poszły pisma, pisałem do krakowskiego, do wojewódzkiego tutaj w Krakowie inspektoratu o jakieś traktowanie tak jak należy więźnia politycznego, czy może więźnia sumienia, bo jednak nawet w komunie to traktowano nas inaczej jako więźniów sumienia, nazwijmy, czy politycznych. Natomiast tu okazało się, że zebrała się komisja penitencjarna w więzieniu i stwierdzili, że ten tort to jest dowód na używanie przemocy. W związku z tym artykuł 107 KKW Kodeksu Wykonawczego, który mówi o traktowaniu innym, o zaliczeniu go do więźniów sumienia, nie można zastosować. No i Zygmunt Miernik odwołał się, bo to jest dalej sędzia penitencjarny, który może w tej sprawie zadecydować. I sprawa do Katowic, bo to koledzy, którzy siedzieli, jak się odwoływali, to wiedzą, że tam sędzia penitencjarny przyjeżdżał, więc on w Katowicach okazało się, że wybrano takiego sędziego, który równocześnie, on był z tych starych, awansował do sądu okręgowego, ale był za czasów Solidarności w sądzie rejonowym, i oczywiście skazywał już 14, za czyny popełnione 14 grudnia, kiedy ten dekret o stanie wojennym, więc to był stary komunistyczny sędzia, który wtedy skazywał potem za jakieś ulotki, za to, że ktoś wymalował Solidarność żyje, precz z PZPR, to skazywał na parę lat, i mamy takich sędziów i takie po prostu obyczaje, że ten system po prostu działa. Ja tu się odwołam od mojej praktyki, że jak działa system sprawiedliwości ten sądowniczy w Stanach. Więc w Stanach się mówi, że orzekanie o winie i niewinności człowieka, taki, który trafi te tryby, machiny, jest zbyt poważną sprawą, żeby o tym decydował sędzia. Bo sędzia może być skorumpowany, do sędziego można dotrzeć. W związku z tym 12 ludzi, takich jak my tutaj, których wybiera się metodą losową, bo się losuje, wzywa się do takiej wielkiej sali amfiteatralnej z 200 ludzi na dany sąd i około tam tylu, ile potrzebują do spraw, czyli tam około 50 załóżmy, czyli co czwarte, losuje się i przydziela się losowo do spraw i to oni mówią, czy ktoś jest winny i niewinny, słuchając tego, co zeznają świadkowi. Oni decydują, bo uważają, że obywatel jest bardziej uczciwy niż ten sędzia. Oni zadecydują o winie, natomiast sędzia, jak oni powiedzą, winny przestępstwa z tego i z tego artykułu, czy z innego, albo niewinny, to jak winny, to sędzia powie, to w takim razie stosuje takie a taki, tyle a tyle lat więzienia czy w zawieszeniu, ale to po prostu tacy ludzie jak my, zwykli śmiertelnicy decydują, czyli podejrzewam, że gdyby tak było jak w Stanach, to na pewno on by wyszedł. Mam przykłady ze Stanów, nawet człowieka, który zastrzelił tam agenta FBI w obronie własnej i powiedziano, że to kara śmierci za to jest. Ława przysięgłych go uniewinniła i mu wypłacono odszkodowanie, bo agenci FBI była taka głośna sprawa, zabili mu syna, a potem żonę, która trzymała małe dziecko półtoraroczne na ręku. Straszna sprawa, ale FBI też się wydaje takie czasu do czasu, że można zabić człowieka, bo oni są władzą. Ale tu jeszcze wrócę, bo miernik jest przecież naszą najważniejszą sprawą i tym mówimy też miernikiem tego, jaka jest sprawiedliwość. I ponieważ ktoś może powiedzieć, że ja go znam, bo on nieraz z nami uczestniczył w tych manifestacjach w Nowym Sączu, o których Państwo tyle słyszeliście już może, i gdzie doprowadziliśmy do usunięcia tego obiektu chwały Armii Czerwonej, tego symbolu, to był symbol okupacji sowieckiej, symbol zniewolenia. On tam był i zawsze był w pierwszym szeregu i był tymi jajkami, wydmuszkami z czerwoną farbą i rzucał słoiki, tam leciały różne rzeczy i oczywiście tam rzucało więcej osób, około 10, ale on miał już wtedy, bo to był rok 2014 sprawę, bo rzucenie tego tortu to był rok 2013, to się tak długo wlokło i oczywiście się rzucili na niego, próbowali go tam po prostu zabić, więc tam częściowo to jest pokazane, że go odciągnięto, bo próbowano walnąć jego głową. Tam był niedaleko tego łuku, który widzimy, taka kamienna podstawa, grób tam się znajdował, taki zbiorowy i płytę. Ja tą płytę jakby uderzyli, to by go zabili człowieka, więc wyrwali go, bo ktoś tam, jest jakaś łączność między sędziami czy policją i mówią, tamtych zostawili w zasadzie, większość z nich, tylko że się rzucili na niego, żeby go dorwać. To jest takie, żeby mu robić sprawę, potem jeszcze powiem, że on ma wiele takich spraw, ale on był zawsze z nami, potem myśmy tu z Krakowa jeździli do Katowic, tam był w Nowym Sączu ten pomnik miał około 7,5 metra wysokości, natomiast w Katowicach było wiele większy i myśmy tam też uczestniczyli i z wszystkich ludzi rzucono się po prostu właśnie na niego, zaczęto go wlec i też ma sprawę i też jeździ tam te rozprawy. Chcą go po prostu zniszczyć, więc dlatego jest potrzebna po prostu pomoc. Ale powiem tu, jak mówi Zofia Romaszewska, bo to jest dama Orderu Orła Białego, czyli ma najwyższe oznaczenie, jakie w Polsce może być. Bo my jesteśmy kolegami, my jesteśmy mocno zaangażowani w tą sprawę, no w sprawę tego, żeby Polska była normalnym krajem, żeby pomników okupanta tu nie było na polskiej ziemi, bo nie ma miejsca. Za okupacji tak, ale odzyskujemy niepodległość, tego nie może być, bo nie może być takiej schizofrenii, że równocześnie mamy te święto, obchodzimy żołnierzy niezłomnych, pamiętamy o nich, buduje się nawet pomniki, a równocześnie mamy pomniki ich morderców. No bo Armia Czerwona to właśnie przyniosła. Wywózki na Sybir, mordy na poczekaniu, katownie UB i katownie NKWD. I to, co powiedziała Zofia Romaszewska. Protest tortowy Zygmunta Miernika był reakcją na głęboką niesprawiedliwość w polskich sądach. Orzeczenie z 2013 roku nie było wyjątkowe z takim oderwaniem sądów o sprawiedliwości w naszym kraju. Powszechnie mamy do czynienia z tym oderwaniem sądów, powiedziała. Równie niesprawiedliwy jest w tej sprawie wyrok bezwzględnego więzienia, a już zwłaszcza tak długi wyrok. Tu powinien zapaść co najwyżej wyrok grzywny w wysokości uwzględniającej możliwości finansowe skazanego. I chcę tu jeszcze raz powtórzę, że to nie jest tak, że ktoś przyszedł i rzucił nie wiedząc, bo on walczył z tą komuną w latach 80. cały czas i potem chodził po tych sądach i protestował przeciwko. Jaruzelski zmarł nieukarany. Człowiek, który od początku tą komunę budował, donosił na swoich kolegów, jak słyszał, że są łakowcami, to donosił i informacja wojskowa brała, torturowała i mordowała. On czyścił akta, żeby nikt o tym nie wiedział, ale coś tam ocalało. Więc to nie był ktoś przypadkowo bierze chuligaństwo, tylko on widział tą niesprawiedliwość, którą my wszyscy widzieliśmy. Bo kończy się komuna, ten system powinien być rozliczony. Wszyscy kaci, ci prokuratorzy, którzy oskarżali, sędziowie, którzy skazywali, niektórzy mieli, tak jak sędzia Widaj, 107 wyroków śmierci wydał, no, skazywał masowo. I ci ludzie odchodzili, bo to w latach 2000. A trzecia RP nie ukarała żadnego sędziego, żadnego prokuratora, no żadnego z tych, którzy rządzili, choćby za zdradę Polski. No tak to wyszło. I sędziowie to byli ci, którzy nie dopuścili do tego. No to tu nie powinien być tort, bo to była tylko śmietanka i on spłynął po niej, nie było nic. Tylko powinno być coś mocniejszego. Ale co robi Ministerstwo Sprawiedliwości? No na moje listy pisane, bo to kilka listów napisałem do Ziobry, to zatytułowałem pierwszy list Minister Sprawiedliwości. To mi powiedziano, że powinienem napisać do prokuratora generalnego. Ale mówię, czy on jest prokuratorem generalnym. No to następny list zatytułowałem Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny. No to znowu go odesłano tam do jakichś innych i powiedziano, paragrafy nie pozwalają na to, żeby wystąpić o kasację, bo ja bym chciał widzieć kasację i powiedzieli, zaparli się, mimo że pisał do nich również iluś tam posłów, w tym poseł Kornel Morawiecki, który jest no, ogromnym autorytetem moralnym. Ja pamiętam, jak dostawałem Solidarność Walczącą, te pisma w 83, 4, no to po prostu wydawało mi się, że to jest nowa jakość, która przejmie władzę w niepodległej Polsce. No, stało się inaczej, więc Miernik zrobił to, co dawno trzeba było zrobić. No niestety nasze środowiska są i podzielone i chyba no, po prostu no, mogę mieć również i do siebie żal, że, ale teraz go po prostu nie chcę zostawić, że za to, co po prostu było naszym obowiązkiem, no żeby walczyć choćby za tych kolegów, których przecież za te osoby zamordowane wtedy. Nie tylko w czasach tych stalinowskich, ale ileś tam setek, bo te wszystkie zgony tak zwane dziwne, niewyjaśnione, to były pewno łapy służby bezpieczeństwa, że były. I nikt z nas, bo mówią zapomnijmy, wybaczmy. No ja uważam, że nikt z nas nie ma prawa wybaczać w imieniu tych, których zamordowano, czy jak mówił Zbigniew Herbert w swoim wierszu, tych, których zdradzono o świcie. My nie powinniśmy wybaczać. Chcę jeszcze powiedzieć, bo pewno, no ja nie chcę zanudzić, nie wiem czy, powiem taką mianowicie sprawę o kilku procesach, które on ma, bo to po prostu to, że on ma w tej chwili, to wcale nie wiadomo, czy wyjdzie w czerwcu, bo w czerwcu mu się skończy sprawa, no, a nie powinien. Według mnie naprawdę nie powinien siedzieć, więc ma jeszcze sprawy w Nowym Sączu, tam gdzie go napadli policjanci, to ma sprawę o to, że napadł na policjantów i ich pobił. Więc wyjątkowo, no do łajdactwo będziemy tam jeździć, ale widzimy, co się dzieje. Ma sprawę w Katowicach o to, że znieważył pomnik tych ruskich okupantów taki wielki i ma sprawę o to samo, o znieważenie pomnika, bo tam narysował Młody Sierp w Warszawie, z tym, że ma w sądzie rejonowym Praga Południe. I to jest ważne, dlatego mówię, że ma Praga Południe, że to jest ważne, bo już go tam skazano i po prostu wyrok się uprawomocnił, bo przesłano wyrok, bo on siedział już w więzieniu. I wyrok się uprawomocnił, bo wysłali do jego mieszkania. No to już nie ma możliwości odwoływania się. Nie wiem, nie mogłem znaleźć, na co go tam skazano. Ale tu chcę zaznaczyć jedno, bo powiedziałem, że to jest w Pradze Południe w sądzie. Natomiast w Pradze Północ, czyli Warszawa, ale inny sąd rejonowy, chcę, żebyście to zwrócili uwagę, że tam sędzia Piotr Mioduszewski prowadził właśnie sprawę o właśnie znieważenie pomnika sowieckiego, bo Warszawa jako stolica pewno była bardziej szczęśliwa i tam tych pomników było więcej. I sędzia Piotr Mioduszewski tak powiedział w uzasadnieniu w sprawie znieważenia pomnika Braterstwa Broni, znanego też jako Czterech Śpiących. Tego rodzaju pomniki są zdaniem sędziego hańbą dla narodu polskiego i polskich władz. Sąd stwierdził wprost, że te pomniki promują komunizm, więc same w sobie są przestępcze i powinny zostać rozebrane. Zaśmiecające polskie miasta pomniki ku czci morderców z Armii Czerwonej nie powinny znajdować się pod opieką polskich władz. Proces wykazał też, że miasto stołeczne Warszawa nie ma żadnych podstaw prawnych do opieki nad tymi pomnikami i robi to nielegalnie. No więc w Pradze Północ, i to jest wyrok z 19 sierpnia 2015 roku, a równocześnie teraz skazuje się Miernika, tylko dla Sądu Rejonowego Praga Południe go skazują. Więc no, widać, jak wygląda to stosowanie. No tak jakbyśmy w tym PRL-u bis wciąż tkwili i ja nie wiem, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości w tej materii, no bo pewno mieszczą się te dwa sądy w jednym budynku, bo nie znam Warszawy. Jeden uniewinnia, a drugi skazuje. Piotr Mioduszewski uniewinnił, natomiast pani Aneta Kaproń-Rosi skazuje. I żeby nie przedłużać, to znaczy jak potem będą pytania, to tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Ale to już odnośnie tego no więźnia. Pamiętam, że myśmy dostawali jakieś kartki choćby od dzieci i to po prostu robiło nasze więzienie tam przyjemniejsze, o ile więzienie, no że przechodziły, że ludzie pamiętali. I tu nie chcę mówić, że Zygmunt Miernik chce tego, ale po prostu pytał się, czy przysyłamy, bo to jednak jak się siedzi, kiedy wszyscy inni nie siedzą, jest się więzionym, to jednak jest dobrze ten dowód pamięci otrzymać w formie jakiejś kartki, czy listu, czy sama kartka wystarczy, że przyjdzie. I tu jest taka prośba o wysyłanie listów lub pocztówek, jakiekolwiek tam słowa pozdrawiamy, czy cokolwiek, choćby jedno zdanie i podpis. I ja tu podam adres tego więzienia, jak to zaadresować. Zygmunt Miernik i musi być napisany syn Ignacego, bo jak nie ma wpisane syn Ignacego, mimo że tam jest jeden Miernik i wiadomo o kogo chodzi, to odsyłają albo wyrzucają, jak nie ma adresu. I to jest Zygmunt Miernik, syn Ignacego, zakład karny Wojkowice, ulica, zresztą można co znaleźć, no raczej tak, w internecie, ale na wszelki wypadek, zakład karny Wojkowice, ulica Jana III Sobieskiego 298 i Wojkowice i kod 42580, a jak się wrzuci w więzienie Wojkowice koło Będzina, to wyskoczy, ale trzeba, o jedno trzeba pamiętać, Zygmunt Miernik, syn Ignacego, adres z tego i żeby mu po prostu było przyjemniej, no że my pamiętamy, no i to ja dziękuję za cierpliwość. Dziękujemy Krzysztofowi za przedstawienie całości sprawy oraz osoby Zygmunta. Ja mam pytanie do naszego przedstawiciela niezależnej prasy, niezależnego medium, Józka Wieczorka. Czy sprawa ta, bo jeździsz na wszystkie rozprawy, byłeś w więzieniu Miernika, budzi zainteresowanie innych mediów, telewizji, radia, prasy? Czy zetknąłeś się i jeżeli tak, to jakie są te reakcje? Czy zetknąłeś się z takimi przypadkami? Jest tak. Jeśli chodzi o inne media, no z tego co wiem, no to są zainteresowane, ale niektóre tylko, przede wszystkim Republika i pani Ewa Stankiewicz, która w ogóle dostała się też do Miernika, do więzienia i tam przeprowadziła wywiad. Myśmy też pojechali tam, ale niestety nie było to tak przygotowane, bo trzeba mieć specjalne wcześniejsze uzgodnienia. No tak ad hoc jakoś nie za bardzo chcą właśnie coś takiego zrobić. No i takiego sprawozdania akurat nie udało się zamieścić. Jakkolwiek tylko z taki, jak tutaj było częściowo i na tym filmie, właśnie to sam moment przybycia Miernika do więzienia. Widać, że to jest taki. Potem widzimy, że go przemieszczają również w tych kajdanach, skutego i tak dalej. To jest to człowiek, będzie lepiej, tak? No tak, no zobaczymy. Tak, albo usłyszałem. To zobaczymy. I natomiast Miernik sam się zgłosił do więzienia, no i mamy tą relację chociażby jako dowód. Były z nad kłopoty, bo tu musiał tam parokrotnie. Natomiast jeśli chodzi o inne media poza Republiką, no Radio Wnet. W Radio Wnet były i o ile wiem, chyba z nim też były jakieś rozmowy, ale przede wszystkim innych osób. Bo wiem, że Adam Słomka bywał też, były wypowiedzi również innych, również sędziego Johana, na przykład Wiesława, który uważał, że no, czyn jest naganny, jego zdaniem, jak to słyszałem, ale on by go właściwie za to nie skazał. To znaczy skazałby, ale by po prostu był to wyrok bezskuteczny. Tak, w ten sposób. No to jest powiedzmy akurat prawnik, który ma duże doświadczenie. Natomiast no, w innych mediach, w gazetach, to chyba w warszawskich, nieco jest informacji, w Gazecie Warszawskiej, no, różne są czasem opinie, natomiast z punktu widzenia medialnego, no nie wiem, no, ja akurat częściowo tam sporo tych relacji tam zamieszczam, ale to one głównie dotyczą, jak mówiłem, tutaj właściwie tych spraw nowosądeckich, to co się dzieje w Krakowie, no troszkę w Wojkowicach, troszkę tam z miasteczka w Warszawie. No ale to jest powiedzmy taka telewizja internetowa niezależna, no również w Niepoprawnym Radio są też, oczywiście niektóre te rozmowy i artykuły są są tam prezentowane. Także tutaj natomiast pierwszy... Pytanie moje może sprecyzuję, dotyczyło raczej tego, czy zetknąłeś się z zainteresowaniem i na przykład była, nie wiem, jakaś blokada na informacje, bo generalnie jak ja obserwuję, to poza rzeczywiście Republiką i Gazetą Codzienną, w zasadzie temat nie istnieje, mimo że miasteczko trwa, protest trwa od prawie 3 miesięcy, więc czas dość długi. Pamiętam, że były pokazywane różne protesty, czasami zupełnie takie orientalne w Polsce i były relacjonowane właśnie przez różne media. I pytanie moje jest takie, czy nie ma w ogóle zainteresowania, nie wiem, dziennikarzy, czy temat się przejadł, czy może jest jakaś w twoim przekonaniu, chodzi mi o twoje odczucie, nie wiem, blokada informacyjna, jak ty to odbierasz? Mi się wydaje, że jednak jest, jeśli chodzi o tą główną telewizję, no bo to aż dziw bierze, no to jest imponujące to miasteczko, to zresztą było widać na filmie i wydawałoby się, że tam po prostu na bieżąco powinny inne telewizje to relacjonować. Poza tymi relacjami Ewy Stankiewicz to praktycznie biorąc nie ma. I również jeśli chodzi o zainteresowanie polityków, praktycznie biorąc to Kornel Morawiecki jest chyba najbardziej tam zaangażowany, poseł Sanocki, tego co wiem, jeszcze jest no, Brynkus, no i kilka jeszcze innych. Natomiast inni politycy na ogół o tym jak nie mówią, nawet jeśli, ale są tacy, które przechodzą koło miasteczka, bo ja akurat tam robiłem taki wywiad i przechodził jeden z polityków, ale tylko tak chyba żeby zobaczyć jak to wygląda, ale bez żadnych kontaktów po prostu. Także to jest ciekawe, że wydarzenie jest niesłychanie ważne, no jest w tym przestrzeni publicznej stołecznego miasta w takim ważnym miejscu, no to jest bardzo ciekawe, bo tam też nawet na filmie było, że właśnie wejście główne do Sądu Najwyższego jest zamknięte, jest nieczynne, tam jest karteczka właśnie i wejście jest bocznym wejściem, które oczywiście można wejść przez bramkę i tak dalej, no nawet można było zrobić ten materiał, z Adamem Cąką, co robiłem odnośnie tej galerii tych sędziów Sądu Najwyższego i nam nie przeszkadzano. To jest fakt, no a nawet jeszcze, żeśmy tam realizowali zalecenia, bo tym się głównie prezes Sądu Najwyższego zajmuje, jeśli chodzi o sprawy sanitarne, bo tam ma pewne zastrzeżenia odnośnie, nie ma dyskusji odnośnie na przykład tych postulatów właśnie naprawy sądownictwa, ławy przysięgłych, tylko jest problem właśnie tam deptania trawników, sposobu no właśnie korzystania z toalety, bo nie wszyscy tam z toalety korzystają, no ale tam były ograniczenia, że tylko 2 osoby mogą jednocześnie z tego miasteczka korzystać. Myśmy to akurat zgodnie z tym zaleceniami tam w ten sposób korzystali, ale potem, mimo wszystko potem skarżyła się pani prezes, że nieumiejętnie chyba się jednak korzystaliśmy z tych toalet, no nie wiem jakie tam ma dowody na tym, bo wydawało się, że wszystko w porządku było. No, ale powiedzmy, no, to zainteresowanie głównie tą stroną sanitarną jest tutaj od strony sądu, powiedzmy, najważniejsze. Natomiast nie te sprawy istotne, żeby właśnie ten wymiar niesprawiedliwości jednak iść przekształcać w wymiar sprawiedliwości. Momencik, jeszcze zanim Państwo będą mogli zadawać pytania Krzysztofowi i Józefowi, pytanie do Krzysztofa trochę wynikające z poprzedniego pytania, bo być może wytłumaczenie całej historii jest bardzo proste, bo przypomnę, że jest deklaracja, nawet okulnik ministra spraw wewnętrznych o tym, że funkcjonariusze rozpoczynający służbę przed 1989 roku będą usuwani, mają przechodzić na emerytury, więc to jest wyraźne odcięcie od okresu komunistycznego i ta zapowiedź jest jednoznaczna. Dzisiaj słyszałem informację, która mówi o tym, że policja nie będzie wnosiła, nie wnosi przeciwko sprawcom pomalowania pomnika jakiegoś tam postkomunistycznego czerwoną farbą w Olsztynie. To są wyraźne sygnały, które pokazują, że jednak coś tam próbują zmieniać. I pytanie do ciebie, Krzysztofie, jest takie, może ta sprawa, bo widać to, co Józef pośrednio potwierdził, że media, nazwijmy to, obozu rządzącego jakby nie są zainteresowane nagłaśnianiem tej sprawy, wręcz do pewnego stopnia wyciszania, o czym świadczą nawet fakt, że posłowie wymienieni są od Kukiza, a nie od PiS-u. Mimo że również ludzi związanych z opozycją lat 80. w PiS-ie wśród posłów i senatorów nie brakuje, jednak mniej się, znacząco mniej się udzielają. Więc pytanie jest może takie, może to jest droga pewnej ewolucji, bo przypomnę też, że na całym świecie funkcjonariusze państwa są chronieni prawnie. Każdy zamach na funkcjonariusza może być poddany po prostu procedurze karnej. Taka jest zasada. Aha, jedno sprostowanie, bo to powiedzieli, że był jakiś tam status więźniów sumienia czy więźniów politycznych za komuny. Nic takiego nie było. To myśmy się nazywali więźniami sumienia czy tam więźniami politycznymi. Komuniści traktowali nas jednako, były zaszeregowania to samo, P1, P2 i tak dalej, więc nic takiego nie było. Tu komuna nie była w niczym lepsza. I pytanie jest takie, może jesteście pewnego rodzaju, nie wiem, przeszkodą albo czymś, co powoduje, że sprawa nie może znaleźć zakończenia, a może normalnym tokiem zostałaby prędzej załatwiona. Może ten akt łaski właśnie w zaciszu gabinetów przeszedłby bardziej, a tak, ponieważ wywołujecie, no to nie wiem, obawa o to, że pokaże się, że jest przyzwolenie na łamanie prawa. Proszę Państwa, na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko tak, że władza robi to, co chce, niezależnie od tego, co my zrobimy, my ją możemy popchać. Gdyby władza tak chciała, czy prezydent, czy minister sprawiedliwości Ziobro, cokolwiek kiwnąć palcem, to by zrobili. Natomiast pan Ziobro przysłał mi 3 strony różnych paragrafów, które mu nie pozwalają złożyć kasacji. Pan Ziobro do Morawieckiego, do Kornela Morawieckiego przesłał 5 stron, bo to jest ważniejsza osoba, poseł i tego nie, 5 stron różnych przepisów z informacją, które mu nie pozwalają złożyć kasacji. Ja mam tylko do pana Ziobry pytanie. Pan jest ministrem od paragrafów czy od sprawiedliwości, więc niech będzie ministerstwo paragrafów. To pan będzie, to ja będę wtedy wiedział. To są wszystko ta władza, ta, która jest. Ja nie wiem, czy minister w ogóle panuje nad tym, na przykład minister Błaszczak. Bo ja muszę powiedzieć, że w tej sprawie mieliśmy 7 spraw, i one się ciągły prawie przez 2 lata. I w tym roku na każdym etapie sprawy, ponieważ już znałem sprawę zakończoną w 2015 roku w czerwcu, gdzie sędzia nas uniewinnił i on powiedział tak, w uzasadnieniu napisał, że policja mogła na każdym etapie, bo to były wykroczenia, na każdym etapie postępowania sądowego, na każdej rozprawie mogła wycofać się z tej sprawy. W związku z tym podczas tych rozpraw chyba od kwietnia właśnie do września, czy od marca do września, zwracałem się do sędziego, żeby skierował pytania do komendy, przez oskarżyciela policyjnego do komendy miejskiej, czy wycofuje się. Równocześnie ja pisałem listy do ministra spraw wewnętrznych i do komendy głównej, czy wycofują, czy zrobią to, czy komendant główny w ramach nadzoru to zrobi, i do Zielińskiego, bo on odpowiadał, ale pisałem do Błaszczaka, a Jarosław Zieliński mi odpowiadał. I odpowiadał wyraźnie pan wiceminister od policji, że sprawy muszą iść swoim tokiem, że policja nie wycofa, bo ma podstawy do tego, jesteśmy duże przestępstwo zostało popełnione, i sąd musi, no to sędzia odpowiedział, uniewinnił zarówno w jednej, w drugiej i w 5. sprawie, ale oni powiedzieli, sprawa musi się toczyć. Więc mam pytanie, no co to jest za dobra zmiana? Sprawa musi się toczyć o co? To jest bezczelność i to jest takie skomunizowane, że to musi się skończyć dalej. Jeszcze nie powiedziałem odnośnie tego sędzi Zapały, sędzia penitencjarny, więc chodziło o przepustkę, bo dostał na 15 godzin, bo musi tam popłacić czynsz, bo ma mieszkanie, sam mieszka, no to jak nie będzie płacił, to mu zabiorą. I miał wyjść na te 15 godzin na przepustkę. No to sędzia penitencjarny Zapała mu odebrał tą prawo do przepustki, no ale wszystko ustnie, no to miernik mu powiedział, no że chciałby to na piśmie. To mu powiedział, że na piśmie to się nic nie daje, bo takie mamy tu zwyczaje. W znaczeniu w Katowicach są, my dajemy tylko, więc co to jest za zmiana? To jest łajdactwo i co robi minister od paragrafów? Ano nic nie robi. I dobrze się stało, bo w międzyczasie po tej decyzji, jak mu zabrano, bo najpierw dyrektor więzienia zgodził się mu tak, sędzia Zapała mu zabrał, bo powiedział, ty nie jesteś żadnym politycznym sumienia, ty jesteś kryminalistą, bo oni go zaliczyli do kryminalistów, mimo że przyrzekano mi w Ministerstwie Sprawiedliwości, że oczywiście on jest politycznym, 107 artykuł będzie stosowany. I nagle się okazało, że nie, jest kryminalny, bo ten tort to była ogromna przemoc zastosowana. Są kpiny, panowie z Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest łajdactwo i takiego mamy ministra Sprawiedliwości Ziobrę. Ale przybył, tak jak za naszych czasów, w 1982 roku od czasu do czasu zjawiał się biskup do nas. Mieliśmy biskupa, ja pamiętam, z Krakowa, a potem z diecezji opolskiej, Nosola, czy tak się nazywał zawsze, to było pewne pocieszenie. No i zjawił się biskup z diecezji sosnowieckiej, przyjechał do więzienia, nie mam jego nazwiska, bo to co znalazłem, spotkał się z Zygmuntem Miernikiem i dyrektor aresztu po tym jak ten mu zabronił, cofnął tą przepustkę, bo powiedział, że mamy tu zwyczaje i nie piszemy nic i udzielił mu także, był w ten poniedziałek, wyszedł i tam po iluś godzinach musiał wrócić. I chcę jeszcze jedno powiedzieć, bo to jest istotne, że tam ludzie, no odbieramy te krzyże wolności i solidarności, ktoś ma, prawda, termin, przyjeżdża tam tu prezes Szarek i w imieniu prezydenta wręczał i zjawił się i ma teraz odbierać krzyż jakiś działacz Solidarności i KPN-u z Opola, Bogdan Bardon. Tylko tyle wiem, co znalazłem w internecie o nim, nie znam go po prostu. I on powiedział, że jeżeli tu się trzyma więźnia politycznego, to jakby on mógł od takiego prezydenta przyjąć. I napisał otwarty list, że napisał o tym, co na tym krzyżu jest. Wypisana jest wolność na tym krzyżu. Co mam go dostać? Jaka to solidarność jest, jak ja mam na krzyżu napisane wolność, a mamy więźnia i on ma siedzieć w więzieniu, a my mamy odbierać ordery i popijać kawkę, wódeczkę i słuchać przemówień o wolności i solidarności. I on tu na końcu tego listu napisał, jutro we Wrocławiu z 34 osób tylko będzie 33, a jego po prostu nie będzie. Więc to jest taka postawa jednego z tych, który był odznaczanych, bo ci, którzy byli odznaczani w tym, to nawet o jednego spotkałem się, że powiedział, no jak można było sędziego, ale jak mogli, nie przyszło mu do głowy, jak mogli sędziowie uniewinnić Jaruzelskiego za stan wojenny, za to wszystko, cośmy przeszli, a on był w tej komunie od samego początku, jak była. Więc to mogę powiedzieć, ja przecież tam z jedną panią zapytałem się, czy mogłaby pani podpisać apel i ona mi tak odpowiedziała, bo sobie to nawet zapisałem. No ja takich rzeczy nie podpisuję, mi powiedziała. No a ja stwierdziłem, no pewnie można się narazić, więc to jest taka sprawa. Ja tu muszę powiedzieć, że to nie jest tylko sprawa miernika, ukarania, ale mamy szereg takich spraw, które nie są załatwione i ktoś musi się o te rzeczy upomnieć, bo to jest sprawa tych obiektów, tych pomników zniewolenia, tych sowieckich, których mamy. Tu pewno mnie ktoś z IPN-u poprawi, bo ja znalazłem to, co w internecie, między 300 a 500 to ich stoi i ludzi się ciąga po sądach, bo ja wiem, ile mnie to kosztowało. Ale tu powiem o innej sprawie, bo mnie zaciekawiło to, jak to się dzieje, że jak są badania tych wiadomości historycznych, to blisko 50% mówi, stan wojenny był dobry, Jaruzelski, Kiszczak, bohaterowie dobrze zrobili i to po 50% są, dobrze było wprowadzić, więc w związku z tym Porozumienie Organizacji Kombatanckich miało jednego z uczestników porozumienia, pana Jana Jarosza, który zabrał się za taki podręcznik Poznać przeszłość, wiek XX i tam go podpisało, prawda, sporo różnych takich, prawda, profesorów, doktorów z tytułami. No i oni potrafili na przykład takie bzdury tam napisać, że czasy stalinowskie to był okres represji politycznych. O stanie wojennym potrafili napisać, że strajkowało w całym kraju, strajkowało 5 zakładów. No więc według oficjalnych komunistycznych statystyk to było 261. I za tym się podpisali, bo było 3 recenzentów. Między innymi z Uniwersytetu Śląskiego, też doktorzy habilitowani. No więc Porozumienie Organizacji Kombatanckich wysłało taki list, który ten historyk Jan Jarosz był głównie to przygotował, żeby ten podręcznik do historii, bo tu nie tylko chodzi o zwiększenie godzin historii, żeby w każdej klasie uczyli się, bo jak oni mogą podejmować decyzje o państwie polskim, jak mogą być świadomymi Polakami, jak nie znają prawdy historycznej, nie znają faktów historycznych. I wysłaliśmy list do pani minister Zalewskiej, minister edukacji narodowej. Ona co prawda nie odpowiadała, tylko jakiś dyrektor departamentu. I wiecie państwo, co oni odpisali o tym podręczniku, który nadaje się do wyrzucenia? Powiedziała, chwileczkę, ale rzeczoznawcy powiedzieli, eksperci, a my mamy ekspertów, że ten podręcznik jest bardzo dobry, nic nie trzeba do zmiany. Doszło do tego jeszcze, bo ja już nie mówię, że o tym w czasach stalinowskich, że były represje polityczne, jakieś bzdury z tych bzdur, ale oni potrafili na przykład Sowietom przypisać, że wyzwolili spod Niemców Grecję i Albanię. Więc to kompletnie bzdury. To jak ci doktorzy habilitowani mogli coś takiego stwierdzać? To jak my możemy mieć świadomych obywateli, którzy wiedzą, jak ta Polska niepodległa, jaka ona ma być, jak ma być urządzona i żeby rozróżnili tą lewicę skomunizowaną, komunistyczną, co jest dobre dla tej Polski, jak ich nie nauczą w szkole, a rodzice ich też nie nauczą, więc mówię to po to, żeby to Ministerstwo Edukacji zmądrzało i zmieniło swoich ekspertów. Dziękuję. Gwoli sprawiedliwości to Jaruzelski nie był niewiniany, po prostu nie był skazany, nie doprowadzono do ten. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa, jest przygotowywana nowa podstawa programowa i reforma oświaty. Miejmy nadzieję, że tam będzie jednak inaczej. Mówisz o podręczniku, który był przygotowany wcześniej. Może teraz oddamy państwu. Proszę przez zgłoszenie, podnoszenie rąk. Ale momencik, spokojnie. Dzień dobry państwu, Iza Bogacz-Rostworowska. Ja też dzisiaj wróciłam z sądu, bo też mi się sprawa ciągnie od 1992 roku. Jestem też ofiarą Kiszczaka i sądów i tak dalej. Podobnie jak pan Miernik, bo to nie jest tylko moja sprawa, że zabrano mi prawo jazdy z napadem na mnie i tak dalej, wbrew prawu, ale to nie będę tego całego historii opowiadać, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że trzecia RP po prostu pokrzywdziła miliony Polaków, właściwie cały naród. Dlatego, że komunistów tu jest może 10% najwięcej, cały naród. I teraz, czy my się mamy bronić, rzucając tortami, bo to taki gest bezsilności? O co tu chodzi? My musimy wiedzieć, czego my musimy chcieć od państwa i od partii i od prawa. My musimy chcieć zmiany ustroju, bo jeśli pan Miernik, czy my tutaj mówimy, że prawo jest niesprawiedliwe i chcemy uczciwego prawa, ale ja wczoraj rozmawiałam z panem prawnikiem Firlejem i ja go tak podpytałam, bo miał dobre serce, udzielił mi bezpłatnie rady co do dzisiejszego wystąpienia tam w sądzie, ale ja go podpytałam, dlaczego po prostu prawo dzisiejsze, polskie prawo, nie ma definicji prawdy dla prawa. No, to mówi dobre pytanie, bo jest wiele prawd, każdy ma swoją prawdę, co powiedziała rewolucja francuska. I teraz, proszę Państwa, my musimy, bo prawo piszą filozofowie. Filozofowie określają przyczynę i cel prawa. Jeśli w naszym ustroju prawa w tej chwili państwo jest ważniejsze od osoby ludzkiej, w ustroju prawa naszym państwo jest ważniejsze od osoby ludzkiej, a katolicka aksjologia mówi, że osoba ludzka dla państwa jest ważniejsza niż państwo, to my mamy przewróconą aksjologię i to powoduje nieprawdopodobne kłótnie, cierpienia, spory, zamieszania w prawie i tak dalej. Więc prawo musi mieć definicję prawdy, definicję dobra i musi być na pięknie oparte, ta triada wzięta z Christianitas, a my w tej chwili mamy prawo, proszę Państwa, nie sowieckie, my mamy prawo niemieckie, dlatego że Sowieci po prostu pisali prawo na Heglu. Te socjalizmy wszystkie w odmianach różnych, czyli te ustroje toksyczne i liberalizm, który też jest najstarszym socjalizmem, i socjalizm narodowy, i socjalizm sowiecki i tak dalej. To wszystko powstało na Heglu i filozofach niemieckich, których naucza się u nas na wszystkich uczelniach, na wszystkich. I tylko na tą zarazę niemiecką, tych błędów niemieckich, jedynym lekarstwem jest szkoła lubelska, filozoficzna, którą powołał ojciec Krąpiec. I jeśli my nie będziemy się domagać, żeby nam filozofowie szkoły lubelskiej napisali konstytucję, którą PiS nam pokaże, a wtedy dopiero zagłosujemy, bo będziemy wiedzieli na co. Pytanie jest takie, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że nie wystarczy powiedzieć uczciwe, sprawiedliwe prawo? Bo mi wczoraj prawnik powiedział, że każdy rozumie sprawiedliwość inaczej. No. Może za chwilę. Proszę Państwa, ja mam świadomość, że się narażę, ale zanim się zacznę do końca narażać, to powiem tak. Od początku świata jacyś władcy albo sami sądzili, albo ustanawiali sędziów. I każdy sędzia korzystał z autorytetu władcy. Od Hammurabiego do dzisiaj. Żaden władca, żadna władza sobie nie może pozwolić na to, że albo ktoś zwyzywa, albo kopnie, albo rzuci tortem. Do czego zmierzam? William Shakespeare 400 lat temu załatwił sprawę. Najpierw zabijmy wszystkich prawników. Wszystkich. To, co pan Bzdyl mówił, to jest rzadko przeze mnie spotykana demagogia. Doskonale pan wie, że żaden sędzia nie kiwnie palcem, jeżeli albo pan z oskarżenia prywatnego, albo prokurator nie będzie czegoś tam wnosił. Stwierdzenie, że sędzia jest wszystkiemu winien, zwłaszcza jakaś baba w sądzie rejonowym, tego, że Jaruzelskiego nie skazali, to jest, proszę pana, no dla mnie ponury żart. Organizowanie przez pana i pańskich kolegów listu do pana prezydenta Dudy, stwierdzenia o Ziobrze i tak dalej, to jest dla mnie prosty dowód, że dobra zmiana państwu się nie podoba. Poprzednio było lepiej, bo nie słyszałem, żeby pan czy ktokolwiek pisał do Budki czy do kogo innego listy. Momencik, momencik. Pan się śmieje, tylko że teraz, wie pan, ja akurat zaglądam do internetu, do Facebooka. I pan dzisiaj, pan poseł Lewandowski były, z pańskiej organizacji byłej, całą litanię pisze, jak to, czego to PiS nie zrobił i źle zrobił. Ja doskonale rozumiem, nie wszystkim PiS się musi podobać, dobra zmiana się nikomu nie musi podobać. Niemniej jednak musicie państwo sobie zdawać sprawę, a jak sobie nie zdajecie, to ja tutaj uprzytamniam, że jeżeli nie minister edukacji, nie Ziobro i tak dalej, no to będzie jak było, albo jeszcze gorzej. I teraz muszę też powiedzieć, narażając się dalej, że Miernik, pan Zygmunt Miernik, któremu bardzo współczuję, jest ofiarą, bo on poszedł siedzieć. Nie ci, którzy biegają za nim. Przecież pan doskonale wie, że o kasację albo o wypuszczenie wcześniej, czyli złagodzenie kary, czyli przerwanie, on musi wystąpić albo jego adwokat. Chcecie mu pomóc? Proszę zebrać pieniądze, wynająć adwokata, zrobi wniosek. Natomiast to, że pan pisał do takiego ministra czy takiego ministra, równie dobrze może ktokolwiek z nas pisać. Nie mamy z tym nic wspólnego. Możemy... To jest tyle. Ja mówię, mam nieotwarte, dlatego się narażam, nieotwarte przekonanie, że byłym KPN-owcom, którzy być może są, cały czas ta dobra zmiana nie odpowiada. W związku z czym trzeba ją gryźć. Dziękuję bardzo. Grzesiu, odpowiedź na dwa pytania, pani i pana. No ja państwu, no ale to jest pytanie do mnie, ponieważ padły pytania, stwierdzenia co do tego, co ja wiem, co ja zrobiłem i co ja robiłem wcześniej i że ja jestem przeciw PiS-owi. No więc państwo mnie tu wszyscy znają, a w zasadzie wielu z nich, więc pamięta, że ja za czasów Platformy, chyba nikt tak nie atakował Platformy jak ja, to jest po pierwsze. A po drugie, na każdej manifestacji zawsze, jak zabierałem głos, to mówiłem, że Prawo i Sprawiedliwość jest najlepszym naszym wyborem i na manifestacji 3 maja 2015 roku zachęciłem wszystkich, mimo że mi tam przeszkadzano, zachęciłem wszystkich, żeby głosowali na Andrzeja Dudę, bo to jest nasz najlepszy wybór. Czyli ja byłem tym, który zawsze razem z moimi najbliższymi współpracownikami, którzy zawsze popierał PiS i zawsze występowaliśmy przeciwko Platformie i to bardzo ostro. Natomiast to, że dzisiaj mówię kilka zdań, bo mówię krytycznie, to wcale nie znaczy, że jak popieram Prawo i Sprawiedliwość jako najlepszy wybór, to nie będę im mówił, że tu popełniacie błąd, czy tam, i nie będę apelował do nich, żeby to zmienili, żeby te zmiany, które dokonują, może trochę inne, że może innych, że z tym podręcznikiem, że minister sprawiedliwości mógłby coś innego zrobić, jakieś wypowiedzi na temat, że sędziowie, bo są tacy czy inni, no ja akurat coś innego powiedziałem, że nie chodzi o wymianę, że sędziowie, bo autorytet, jak można do nich, powiedziałem, że można zreformować, bo tyle się mówi o sądownictwie, zreformować sądownictwo i zrobić na sposób amerykańskiego, bo ja tam byłem sędzią przysięgłym również, więc to sędziowie przysięgli się wypowiadają o winie czy niewinności. I o tym mówiłem, reforma sądownictwu się przyda. Niepotrzebne są do tego żadne definicje, bo jak mamy ludzi nieuczciwych, to najlepsze definicje nie pomogą. Trzeba mieć ludzi uczciwych, którzy mają system wartości taki, czy to będzie katolicki, czy jakieś inne, ale system, że będą rozróżniać dobro od zła, potrafią ocenić winę czy niewinność. I Ameryka, mimo że ma tyle różnych religii, to jednak znajduje takich ludzi i to znajduje bez problemu, bo tam się odbywają dziesiątki tysięcy spraw, czy setki tysięcy w roku i znajdują tych sędziów przysięgłych i oni orzekają i tych, których mają, sędzia, tak jak mówiłem, nie może orzekać o winie i niewinności, bo się do tego nie nadaje. I tu tak jak widzimy, tych sędziów, którzy orzekają, to też nie można i nie można nic mówić, że chodzą jacyś za miernikiem. On to sam chciał zrobić i ja jeździłem tam, żeby mu pomagać w Katowicach, a on jeździł, żeby pomagać nam w Nowym Sączu, bo uważamy, że to jest dobre dla Polski. I nie ma to nic wspólnego, że akurat Prawo i Sprawiedliwość rządzi, bo myśmy ten pomnik załatwili jeszcze jak Platforma była, a teraz są tylko sprawy już. Wszystkie zresztą wygrane. Dziękuję. Czy ja tylko uzupełnienie do wypowiedzi Jacka, Korwasa, Krzyśka, że wszyscy macie rację, aczkolwiek trochę się rozmijacie, nie ma stycznej, bo oczywiście to, co Krzysztof powiedział, mogę zaświadczyć, Krzysiek protestował, pisał listy do marszałków, premierów, historyków, zresztą pamiętam prezydenta jako historyków, czyli Komorowskiego i tak dalej, więc tych akcji było dużo. I Krzysiek zresztą walczył zawsze z niesprawiedliwością, całe jego życie o tym zaświadcza. Odnośnie pani wypowiedzi, to kiedyś zadał, i to wyśmiano oczywiście, ja zresztą nie bardzo rozumiem dlaczego, zadał pytanie Gowin, co jest ważniejsze, duch prawa czy litera prawa? I to jest rzeczywiście fundamentalne pytanie. Morawiecki. Proszę? Morawiecki. Nie, to Gowin jako... Nie, Morawiecki. Gowin też to mówił jeszcze jako minister sprawiedliwości, pamiętam ten, więc Morawiecki później to użył. To było jeszcze za ministrowania Gowina akurat i może to była jedna z lepszych jego wypowiedzi, ale jakby nieważne. Rzeczywiście to, co z tej dyskusji wychodzi jasno, że nie można budować normalnego, sprawiedliwego państwa bez rzeczywiście prawa sprawiedliwego. Tu oczywiście Jacek ma rację, że prawo sprawiedliwe nie ma polegać, Krzysztofie, na tym, że ktoś będzie wydawał polecenia, akurat w tym przypadku może dobre, a może nie, bo będzie, nie wiem, degeneratem. Ono powinno wynikać jakby z pewnych zasad bardzo czytelnych, zrozumiałych. Być może gmatwanie takie, bo u nas tworzono prawo, które w zasadzie nawet prawnicy nie są w stanie ogarnąć. Szukają, po prostu wiedzą tylko, że prawnik od prawa zajmie się tym, prawnik od tego, bo nikt nie jest w stanie. Kiedyś było dużo prościej i nie wiem, czy aż taka potrzeba jest. Tu chyba świat trochę idzie w kierunku, nie wiem, przepaści, bo to już jest pewna paranoja. Józefie, ty jeszcze chciałeś dopowiedzieć pewną rzecz, prawda? Ale kwestii, może możliwości odnośnie tych spraw podręcznikowych, no bo to rozpatrujemy tu na szczeblu szkolnictwa średniego, a w tych podręcznikach gimnazjalnych czy licealnych, no jednak jest mowa o komunizmie, jest o stanie wojennym, natomiast na szczeblu wyższym, tam gdzie się uczy nauczycieli, formuje się nauczycieli tych szkół niższych, no jednak ani o komunizmie, ani o stanie wojennym nie ma, na przykład no to słynne dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, których nikt nie chce wycofać z obiegu edukacyjnego, mimo że też zwracałem się do Komisji Polskiej Akademii Etności, jest dziesiątki i tak dalej. No i tu powiedzmy ten problem odpowiedzialności Kiszczaka Jaruzelskiego, tam jest mowa o tym, że po 1956 roku do 1989 to mieliśmy okres postępującej liberalizacji. No więc właściwie no paradoks, no w takim razie słusznie się ani Kiszczaka, ani Jaruzelskiego tutaj nie skazuje, no bo oni liberalizowali system. No takie bzdury właściwie są w tych podręcznikach, książkach akademickich. No to jest bardzo ważne. Natomiast jest kwestia jeszcze tych uczciwości, nieuczciwości. No to jeszcze akurat i odnośnie Gowina, bo akurat mi się to przypomniało, że wczoraj pan minister pochwalił rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na inaugurację roku akademickiego mówił, że my oszukujemy studentów. I to bardzo mu się ministrowi podobało, że on tak otwarcie to powiedział. A nikt podobno o tym nie mówił. Ja akurat na początku wieku o tym mówiłem, że to jest wielkie kłamstwo edukacyjne właśnie i to jest de facto to samo. Natomiast tutaj jest istotna sprawa, że w tej chwili również w odniesieniu do tej prawdy, o której tam pani mówiła, no, po prostu uniwersytet w ogóle abdykował z poszukiwania prawdy. Kiedyś to był definiowany w statucie jako korporacja nauczanych, nauczających, poszukujących prawdy. No i na jubileusz roku 2000 po prostu zmienił to w statucie. No ja akurat powoływałem się wielokrotnie, więc widocznie mieli tego dość. No i w tej chwili właśnie tworzona jest korporacja oszukujących i oszukiwanych na drodze do uzyskiwania tytułów i dyplomów bez wartości. No i to są główne skutki, bo na uczelniach też są formowani prawnicy. No i niektórzy właśnie mówią, to już była mowa o tych młodych prawnikach, którzy tak się zachowują, właśnie jak się zachowują, no to więc na ogół się odnosi i Pietrzek również to zauważył, że to chyba są to dzieci Harashina. To już wiadomo, chyba. Pozwólcie może jeszcze klubowiczom zadać pytania, dobrze? Ostatnie 4 pytania. Ja chciałem na początek powiedzieć, że Zygmunt Miernik dopuścił się strasznej rzeczy, bo rzucił tortem. Moja żona siedziała z kobitką, która rzuciła kremówką w Zomowca na Grodzkiej i też siedziała. Także po prostu i zaraz będzie. Że powinien być ułaskawiony, to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście zaczynał pan mówić, jak to zrobić, żeby nie trzeba było ułaskawiać, żeby sądy działały tak, jak mają działać. Nie jest prostą sprawą wziąć i zmienić nagle system na ławę przysięgłych, dlatego, bo to nie jest takie hop-siup tralala, to jest po prostu burzenie muru, w którym jest 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w których zawód sędziego przechodził z ojca na syna i tak dalej. To samo dotyczy zresztą podręczników. Chodzi mi o to, że to nie jest taka prosta sprawa. Tyle. Jeszcze momencik, dobrze? Jeszcze drugie pytanie i odpowiecie na 2. Znaczy, ja chciałem pochwalić Krzyśka Bzyla za to, co robi w sprawie Miernika, ponieważ, i zaraz zadam pytanie, bo tak samo jak tu polemiki były, tak samo troszeczkę chcę powiedzieć. Więc Krzysiek robi bardzo dobrą robotę. Ja tak samo głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko ja, bo mi się tutaj większość. I popieramy, tylko że nie możemy patrzeć i przyglądać się, jak coś jest złego robione w naszym państwie. Bo od 1989 roku, jak mówiło się, że Wałęsa jest agentem, to tych ludzi się krytykowało. Chodzi o to, żeby władza, która jest wybrana przez nas, nie popełniała błędów. I to, co robią tutaj nasi koledzy, robią bardzo dobrą robotę. Całym sercem to popieram. I trzeba właśnie nakreślać i podkreślać to naszej władzy, żeby tych błędów nie popełniać na przyszłość. I mam takie pytanie, Krzysztof. Czy jesteśmy w stanie, jako byli opozycjoniści, z Małopolski czy z całej Polski, zorganizować się na tyle, żeby nie tylko, że podpisy, ale pojechać, wszyscy razem się zmówić, pojechać do Warszawy, czy pod więzienie, to możemy rozważyć, pod więzienie, gdzie siedzi Zygmunt, i zrobić manifestację i pokazać, nie krytykować władzy dla władzy, tylko pokazać, że trzeba zmienić sądownictwo w Polsce. Dziękuję. Panowie, 2 pytania. Jedno, czy to jest proste, czy nie, a drugie, no to, co przed chwilą Ryszard powiedział. Momencik. Co do pierwszego pytania, to mogę tak powiedzieć. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo trudna reforma, czyli zmiana w ogóle tego, w jaki sposób działa sądownictwo. No ale trzeba w końcu zacząć kiedyś, bo widzimy, że to sądownictwo jest za dużo ludzi pokrzywdzonych, więc należy zacząć i jeżeli mamy tą dobrą zmianę, to dlaczego nie zacząć, zmieniamy tyle rzeczy, dlaczego nie próbować zreformować tego, że jeżeli ktoś będzie miał pretensje, to będzie miał pretensje do takich zwykłych ludzi, którzy powiedzą, ty jesteś winny, a ja uważam, że ludzie mają wrodzone poczucie sprawiedliwości i niesprawiedliwości, nawet dzieci to potrafią zrozumieć i dorosły też, o ile nie był wytresowany odpowiednio, więc to jest, jeżeli chodzi o to pierwsze, trzeba zacząć reformować, zwłaszcza sądownictwo, to jest niezwykle ważne. Natomiast drugie pytanie, oczywiście, że, bo można zebrać się razem i to zrobić, tylko to technicznie będzie trudne do zrobienia. Ja nieraz myślałem o tym i próbowałem coś w tym kierunku robić, żeby przedstawiciele różnych tych organizacji osób represjonowanych, więźniów politycznych, których jest bardzo dużo, żeby razem to powiązać, żebyśmy mieli jedno wspólne przedstawicielstwo, żebyśmy mogli razem organizować takie akcje tam, gdzie jest potrzebna, gdzie jest ewidentnie dzieje się krzywda. No szczególnie tym, którzy już mają za sobą więzienia PRL-owskie i którzy nie, że jakieś ich interesy zostały naruszone i się zawali, tylko robią to dlatego, żebyśmy stali się normalnym krajem, takim, no, gdzie obywatel chce żyć, gdzie wie, że nie będzie więziony, jeżeli nie popełni jakiegoś przestępstwa. Więc to by po prostu należało zrobić, ale jak to zrobić, no to jest kwestią też do porozumienia. Lech Osikowicz. Ja razem z Pawłem Lenartowiczem z Ruchów Ojcowskich prowadzimy od sierpnia, od samego początku stronę internetową na Facebooku Kręgi Antysystemowe Strona oraz grupę Kręgi Antysystemowe _grupa. I jeżeli panowie pozwolą, to ja nie mam pytania, ale ponieważ jestem cały czas związany z tym miasteczkiem od początku, to mam co najmniej takie 3-4 rzeczy, które bym mógł się podzielić, uzupełnić. Ale to są też rzeczy kontrowersyjne, które mogą wywołać dyskusję. Czy mogę to zrobić? Tak? To jest pytanie. Może pan bez pytań. Zaznaczeniem, że klub, Krakowski Klub Wtorkowy miał takie spotkanie. Momencie. Ale na samym końcu i kończymy. No pan właśnie chciał powiedzieć. Dobrze, to teraz tak. Tak jeszcze tytułem uzupełnienia to... Znaczy mam 3 kwestie, o których chciałem powiedzieć. Dobrze. Pan Michał Rachoń, minęła 20, wielokrotnie o tym mówił w TVP, tak tytułem uzupełnienia. Ta najbardziej kontrowersyjna rzecz, o której chcę powiedzieć, która mam nadzieję, że wywoła dyskusję, to według moich najgłębszych przemyśleń Zygmunt Miernik jest w więzieniu i dostał tak wysoki wyrok, 10 miesięcy bezwzględnego więzienia, ponieważ, tak jak stwierdził sędzia, pan Piotr Klus, Zygmunt Miernik epatował przemocą. I to jest słowo klucz po prostu tej sprawy. I to słowo przemoc jest tak samo słowem kluczem wtedy, kiedy odmawiano Zygmuntowi dostanie przepustki. Druga sprawa. Przytoczę to, co się działo wtedy, jak Zygmunt Miernik rzucał tym tortem. To jest z jakiegoś artykułu. Gdy sędzia Wielgolewska ogłosiła, że przesłuchanie biegłych odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, obecna z sali jego publiczność grupa osób z Adamem Sąką na czele zaprotestowała, głośno wyrażając niepochlebne dla sądu opinie. Wtedy sędzia ogłosiła przerwę w posiedzeniu. Gdy wychodziła z sali, Miernik rzucił w nią tortem z bitą śmietaną. Sędzia została trafiona w tył głowy. Potem posiedzenie dokończono niejawnie. W końcu sędzia zawiesiła proces Kiszczaka z powodu jego złego stanu zdrowia. Jeszcze w 2013 roku sędzia prawomocnie utrzymał tę decyzję sądu okręgowego. Czyli mamy tutaj kwestie biegłych sądowych, mamy tutaj kwestie niejawności sądów. Jeżeli chodzi o tych biegłych sądowych, to wszystko zahacza o wielki psychobiznes, który jest w sądach i po prostu posiłkowali się sędziowie psychobiznesem. I to samo się dzieje we wszystkich sprawach rodzinnych. Po prostu wykorzystuje się jakichś psychologów po szkołach, już momencik, postmodernistycznych. I tak na przykład też powiem z własnego doświadczenia tutaj w Krakowie biegłymi sądowymi, które badają, czy ojcowie mają dobre więzi ze swoimi dziećmi, czyli orzekają w zasadzie te biegłe sądowe o możliwości wychowania tych dzieci przez nich. Są lesbijki po ślubie wychowujące razem swoje dzieci, tutaj w krakowskim sądzie. I to jest, nie, ale właśnie ja chcę wywołać dyskusję, bo Zygmunt Miernik jest idealnym przykładem tego, że on jest skazywany za stosowanie przemocy, tam w tym wszystkim jest psychobiznes. Dobrze, i ostatnia rzecz, ta trzecia rzecz, to odnośnie, dobrze, to co już było wcześniej powiedziane, tam mianowicie o dobru i o duchu prawa. Otóż mamy taki paragraf już w kodeksie karnym, dziwne, że nie jest stosowany, mianowicie to jest paragraf 26 kodeksu karnego, który mówi o tym, że nie popełnia przestępstwa ten, który chroni dobro wyższe. Otóż Zygmunt Miernik chronił dobro wyższe, które było po prostu sprawiedliwość Kiszczaka. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, ale dobra. Już dziękuję. Nie ma litości tu. Ja z pytaniem do pana Krzysztofa, którego bardzo szanuję za jego dokonania przedtem, to znaczy przed tak zwaną zmianą i teraz to, co robi. Pytanie jest dotyczące informacji, którą znalazłam również szukając jak gdyby paragrafu, za który konkretnie został na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia osadzony pan Miernik. I z informacji wielu, które, bo tutaj pan mówi o tej przemocy, to też jak gdyby pasuje ta informacja, którą znalazłam w internecie, konkretny paragraf, nie pamiętam kto to napisał ten artykuł, że pan Miernik odsiaduje w zasadzie tę karę 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za to, że uległo zniszczeniu mienie sędziny, czyli żakiert o wartości 2400 zł, bo po prostu biedna sędzina występuje w żakiecie za 2400 i ona doznaje takiej, więc właśnie czy to jest prawda, czy ona dostaje takiej nie wiem, uszczerbku na swoim majątku, że w ten sposób zostaje jak gdyby uzasadniony wyrok tej kary, bo ja taki artykuł znalazłam, że to jest głównym powodem, zniszczenie tego mienia, w którym żakiecie ona osądzała wtedy. Przepraszam, chcę tylko powiedzieć, że Krzysztof się zna, wielu zna rzeczach, ale wątpię, żeby się znał na cenach żakietu. Nie, ale chcę, szanowni państwo, bo zbliża się koniec, to tylko powiem, że cena i zniszczenie nie miało żadnego znaczenia, bo ona jest z paragrafu, Zygmunt Miernik został skazany z paragrafu za to, że po prostu rzucił. Ten paragraf ma tam 2 punkty i w drugim punkcie jest napisane, że jeżeli funkcjonariusz swoim zachowaniem, proszę państwa, chwileczkę, że jeżeli funkcjonariusz państwowy, jakikolwiek, w tym i pani sędzia, przyczyniła się swoim zachowaniem do tego naruszenia tej nietykalności cielesnej, to sąd może nawet odstąpić od wykonania kary. No według mnie ten drugi, bo to jest chyba artykuł, a tam paragraf, ten drugi paragraf czy drugi punkt wskazuje na to, że sąd mógł odstąpić, bo można to było interpretować, że gdyby ona tego nie zrobiła, to on by nie rzucił tortem, gdyby kontynuowała rozprawę i przy drzwiach zamkniętych, więc i to jest, nie miało znaczenia żadna, ktoś pisał, kto nie ma, jest ten artykuł, ja już nie pamiętam, który numer, ale ja to sprawdzałem dokładnie i przeczytałem całe 2 paragrafy, że można było odstąpić. Natomiast chcę powiedzieć króciutko o 2 sprawach, bo to jest istotne, jak ktoś stanie kiedyś przed sądem. Więc ja powiem o takiej sprawie, którą miała wytoczona prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i chodziło, to jest tak zwany proces jasełkowy. Więc została skazana ta prezes rodziny w pierwszym sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym dzięki naszej obecności na sali, bo my mówimy, jak straszne jest to sądownictwo, że byliśmy my z Konfederacji, tam jeszcze ludzie tacy ze Związku Konfederatów, którzy przychodzą, bo nie chcę mówić, ale wysoki ksiądz, ważny ksiądz poradził tej pani, że jeżeli pójdzie bez nas, to przegra tą sprawę, tak jak przegrała pierwszą, że ją skazano na wysoką grzywnę za to, że poskarżyła się publicznie, że były zabronione uczenie kolęd czy śpiewanie kolęd i zrobienie jasełek już w przedszkolu. I dzięki naszej obecności, więc o to chodzi, żeby zwracać uwagę, że to... Przepraszam panią, a pani tam co robi? Ale nie, pani nic nie chciała. Pani na razie nic nie chciała, bo na razie Krzysztof odpowiada, więc bardzo bym panią prosił, żeby pani pozwoliła Krzysztofowi mówić. Dobrze, więc to jest ta sprawa, że jak bardzo jest niesprawiedliwe i jak bardzo potrzeba, proszę państwa, jak bardzo potrzebna jest ta publiczność, że ci sędziowie są tak zdemoralizowani, że potrzebna jest, żeby ktoś był, bo tak to się nie liczą w ogóle z prawdą na tych procesach. To jest jedno. I drugą rzecz muszę powiedzieć, która też jest ważna. Powstały, i to dotyczy naszego środowiska, tych osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej czy niepodległościowej. Otóż powstała po całej Polsce, ale już tu w Krakowie, Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych, i to powstała bez zawiadomienia tych organizacji, osób, tych, które działały wtedy, tych organizacji, bo ustawa pozwala, że marszałek województwa sobie wybierze, kogo chce. No i kogo wybrał na przewodniczącego tej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej? Towarzysza Barczyka. Więc to po prostu mówię, żebyśmy zdali sobie sprawy, że osoby, które nie mają oparcia w swoich środowiskach, marszałek ich wybierze, bo co? Bo będą wazeliniarzami i figurantami i słupami i zrobią to, co marszałek im każe. No, tak to jest robione. To takie uwagi, żeby państwo zwrócili uwagę na to, jakie prawo się stanowi w tej chwili. Ostatnie pytanie. To nie są pytania, tylko dwa słowa. I do pana, i do nas wszystkich. Jest rok Prawa i Sprawiedliwości. Jest wojna z Trybunałem Konstytucyjnym i wiecie państwo doskonale, ile ta wojna kosztuje. Być może niedługo będzie przesilenie. Jest, akurat mam kilku znajomych kolegów, którzy są w Sądzie Najwyższym i w Sądzie Najwyższym, ale niechże pan posłucha, w Sądzie Najwyższym jest panika, że ich wymienią. Tam są wszystko ludzie w moim wieku albo jeszcze starsi, jeszcze z czasów komunistycznych, że ich wymienią na młodych sędziów. Taka jest sytuacja na dzisiaj. I teraz nacisk na prezydenta i na PiS, czyli na władzę jest, no nie wiem, no to jest piąta kolumna dla mnie. I jeszcze jedna rzecz, kto się zajmuje sportem? Pewno wszyscy. Co się dzieje, jeżeli zawodnik uderzy sędziego? Więcej nie ma pytań. Dziękuję. Ale momencik. Krzysztof, proszę. Proszę państwa, ja już złożyłem takie szerokie wyjaśnienia. Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym przyjdą, będą wymienieni sędziowie i ja się cieszę, że te zmiany nadchodzą i że ten stary komuch Rzepliński zostanie usunięty i to nie ma nic wspólnego z tym, z miernikiem i ze sprawą jego ułaskawienia. Nie mówmy takich rzeczy. Poza tym jeszcze jedno o mierniku. Miernik dlatego nie pisze o prawo łaski, bo uważa, że został niewinnie skazany. Ja też w roku 1982, jak przyszedł do mnie wychowawca z więzieniu, odmówiłem pisania o prawo łaskę do Jabłońskiego, do przewodniczącego Rady Państwa. Ale proszę państwa, proszę się tam z tyłu uspokoić. I napisała o mnie Rada Zakładowa, Leszek. Czy Zakład Pracy napisał o mnie. No, tak to wyglądało. Oczywiście Jabłoński, Rada Państwa odmówiła, ale wszystko było spełnione. Więc ja uważam, że on siedzi niewinnie, staram się o to, a sprawa, to co robi miernik, to jest jego sprawą i on uważa, że jest niewinny i jest w tym więzieniu, więc nie uważam, żeby można było czy mnie, czy miernikowi mieć to za złe. Każdy z nas postępuje według naszych najlepszej oceny, jak należy postąpić. Dziękuję. Dziękuję. Na tym kończymy spotkanie. Naszymi gośćmi byli Krzysztof Bzdyl, Józef Wieczorek. Spotkanie prowadził Grzegorz Surdy. Dziękuję państwu bardzo.